Z okazji zakończenia 79. sezonu artystycznego Opera Śląska w Bytomiu przygotowała kolejną premierę. Tym razem to Don Giovanni, dwuaktowa opera komiczna skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta. Libretto na kanwie dramatu De Molini i sztuki Don Juan autorstwa Moliera stworzył Lorenzo de Ponte. To nie jest Don Juan, który uwodzi, któremu wszystko się udaje, wręcz przeciwnie. Cały czas szuka i cały czas nie znajduje. Czyli taki rzeczywiście typ charakteru, który jest ważny, żeby w naszym życiu się kiedyś pojawił. I bawimy się konwencją operową, zmieniając cały czas konwencję z buffo na serio, czyli z powagi na zabawę. No bo wiadomo, że jeżeli się szukamy, to tam może być różnie i możemy czasem się pośmiać sami z siebie, więc to jest ważne. Takie zakończenie sezonu to efekt współpracy z miastem. W ramach obchodów 770. urodzin Bytomia Opera Śląska otrzymała ponad 100 tysięcy złotych wsparcia. Wspaniała inicjatywa, uzgodniona, ustalona jakby i pomysłodawcą jest tego prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. W ramach jubileuszu 770-lecia miasta udało się też wpisać w to działania Opery Śląskiej, nie tylko tą premierę, która będzie miała miejsce 8 czerwca. Bo już kilka dni później, 14, 15 i 16 czerwca, mieszkańcy Bytomia będą mogli wybrać się na premierowy spektakl Opery Śląskiej zupełnie za darmo. Chcemy, aby pojawiły się tu osoby, które nie miały wcześniej takiej okazji, a chciałyby zobaczyć, jak wygląda to na żywo. Szczególnie, że Don Giovanni, czyli opera, której premiery będziemy właśnie mieli wkrótce, będzie dostosowana trochę do dzisiejszych realiów. Będzie bardziej dostępna, będzie nowoczesna przy klasycznej muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta i to jest coś, co na pewno spodoba się widzom. Warto się pospieszyć. Pula darmowych biletów na operę Don Giovanni w dalszym ciągu czeka na chętnych w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.